Odważ się żyć. Potęga bez wysiłkowej motywacji. Pragniemy osiągać niesamowite rzeczy. Wieść życie marzeń i być szczęśliwi. Dla większości ludzi to coś nierealnego. Ograniczeni przez brak wiedzy i strach są więzieni w murach niepewności, które sami zbudowali. Pogrążeni we śnie, jednak wciąż żywi. Nieświadomi faktu, że skrywają w sercach najpotężniejszą moc w całym wszechświecie siłę woli. Walczymy, by się przebudzić i żyć bez ograniczeń. Nasza wewnętrzna siła nie pochodzi z wygrywania to nasze zmagania i przeciwności losu budują charakter. Kiedy przechodzimy przez trudności życiowe i świadomie decydujemy, że się nie poddamy, to pokazuje, kim tak naprawdę jesteśmy. Odkryj sekrety niezachwianej motywacji najwybitniejszych i stań się niezwyciężony. Świadomie wzniecaj, potęguj i przejmij władzę na dochodę do działania. Samokontrola otworzy drzwi do realizacji najambitniejszych wizji. To, o czym inni tylko marzą, będzie w zasięgu Twojej ręki. Idea. W każdym z nas skrywa się uśpiona, nieskończona moc. Którą napędza inspiracja lub desperacja. Wzniecając wewnętrzny ogień, potęgując go, a następnie przyjmując nad nim kontrolę, otwierają się drzwi do bezwysiłkowego osiągania rezultatów, o jakich nieświadomi ludzie nie śmią nawet marzyć. Przekształć zwątpienie w ogromną pewność siebie, brak chęci do działania w niezachwianą motywację. Podejmij wyzwanie. I postaw sobie za cel marzenia stań się człowiekiem, jakim od zawsze chciałeś się stać. O czym jest ta książka? Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują. Feder William. Wiedza w tej książce została oparta na trzech solidnych fundamentach. Przedstawiała ona źródła motywacji najwybitniejszych ludzi w dziejach historii. Połączone zostały obszary szeroko rozumianego sukcesu i rozwoju osobistego. Opisane autorskie techniki wskrzeszania, potęgowania i panowania nad motywacją zostały opracowane podczas wieloletniej analizy najwybitniejszych ludzi ze świata biznesu, sztuki, nauki i sportu. Łącząc te obszary, zrodziła się idea bezwysiłkowej, niezachwianej motywacji. Problemem większości ludzi jest brak wewnętrznej siły do działania. Gdy nasze ciało ma niski poziom energetyczny, niemożliwe staje się pokonywanie trudności, wytrwałość w postanowieniach, a nawet chęć do życia. Osoby, które posiadają mało energii życiowej, nie są w stanie przełamać strachu, niepewności i poczucia wstydu, dlatego nie działają wcale lub szybko się poddają, nie doprowadzając spraw do końca. Gdy jesteśmy chorzy, Ciało zmusza nas do odpoczynku, stajemy się rozdrażnieni, powolni, otępiali. W takim stanie nierealne jest podejmowanie wyzwań, pokonywanie własnych słabości czy ryzykowanie. Osłabiony organizm wycofuje się z trudniejszych aktywności. Na trochę wyższym poziomie energetycznym znajdują się przeciętni, zdrowi ludzie, mają więcej energii od chorych, ale również znacznie mniej od przebojowych osób. Naładowanie wewnętrznej baterii jest kluczowe, by wystartować, móc zrobić pierwszy krok. Niższe pokłady energetyczne są prowokowane także przez umysł. Gdy mamy dużo negatywnych myśli, żyjemy przeszłością, jesteśmy negatywni w teraźniejszości i zamartwiamy się o przyszłość, wtedy osłabia się nasza życiowa bateria. By pokonać autodestrukcyjne myśli, emocje i nawyki, trzeba zidentyfikować przyczyny a następnie z premedytacją, usunąć je z umysłu. To pozwoli otworzyć drzwi do silnej osobowości. Gdy nasze ciała i umysły staną się gotowe do działania, czas przystąpić do finalnego kroku odkryć, co nas napędza do działania. W zależności od tego, w jakim punkcie się znajdujemy, motywują nas różne rzeczy. Osoby na niskim poziomie świadomości czerpią siłę z udowadniania innym, że są lepsi, ładniejsi i fajniejsi, to najprymitywniejsza forma motywacji. Strach może wydawać się negatywną formą motywacji, ale na niektórych ludzi działa tylko taka forma. Samorealizacja jest jednym z silniejszych bodźców, jednak dalej wymaga dużo wewnętrznej siły, by utrzymać ją długoterminowo. Stale się ucząc i doskonaląc, możemy wznieść się na wyżyny ludzkich możliwości do świata. Gdzie pracuje się po 20 godzin na dobę i nie sprawia to żadnego wysiłku. Wydawać się to może absurdalne, ale jest całkowicie możliwe i co ważniejsze, osiągalne dla każdego. Motywacja staje się bezwysiłkowa, gdy przestajemy egoistycznie podchodzić do życia. Czego się nauczysz dzięki tej książce? Podniesiesz energię życiową. Będziesz bardziej energiczny, szczęśliwy i gotów do działania. Staniesz się niezwyciężony, zidentyfikujesz i z premedytacją wyrwiesz ze swojego umysłu chwasty, które cię osłabiały. Pozwoli to z łatwością pokonywać strach, przeciwności i trudności życiowe. Zbudujesz niezachwianą i bezwysiłkową motywację, odkryjesz co napędza najwybitniejszych ludzi do działania. Wybierzesz swoją motywację, idealnie pasującą do ciebie. Część czwarta. Źródła motywacji najwybitniejszych. Odkryj swoje why. Dla mnie życie to być nieprzerwalnie głodnym. Sensem życia nie jest przeżyć czy przetrwać, ale iść naprzód, wznosić się, osiągać, przezwyciężać. Arnold Schwarzenegger. W zależności od tego, gdzie się urodziłeś, kto cię wychowywał, Jakich miałeś znajomych, do jakiej szkoły chodziłeś, jakie programy w telewizji oglądałeś i jakie doświadczenia życiowe masz na swoim koncie? Z sumy tego wszystkiego zrodziła się Twoja osobowość. Gdybyś urodził się w Ugandzie lub Chile, byłbyś inny. Gdybyś wychowywał się wśród gangsterów lub wybitnych fizyków kwantowych, byłbyś inny. Gdybyś uczęszczał na Harvard, byłbyś inny. Gdybyś oglądał same horrory, Komedie lub kanały informacyjne w telewizji, byłbyś inny. Gdybyś doświadczył śmierci bliskiej ci osoby, poważnego uszczerbku na zdrowiu, lub byłbyś obrzydliwie bogaty, byłbyś zupełnie inny. Każdy z nas potrzebuje innego rodzaju motywacji, ponieważ każda osobowość jest inna. Wydawać się to może oczywiste, a jednak nasi rodzice, trenerzy, nauczyciele i przyjaciele. Nie potrafią nas skutecznie zmotywować. Nieświadomi pseudomotywatorzy chcą wepchnąć innym do gardła swój przypadkowy rodzaj motywacji. Dlatego czasem usłyszysz motywację przez poczucie winy, strachu, wjeżdżające na ambicje, z poziomu logiki czy wzniosłą, inspirowaną przykładami najwybitniejszych. To, co jedną osobę motywuje, drugą może irytować i blokować. Motywacja powinna być niczym garnitur, szyty na miarę, kupowany na ślepo, często uwiera lub jest za luźny. Celem jest odkrycie tego, co rozpali w tobie ogień, sprawi, że poczujesz siłę do działania. Przechodząc przez życie, na różnych etapach motywowały cię inne rzeczy. Ludzie, którzy cię otaczali, nie zawsze potrafili do ciebie dotrzeć. Twoja motywacja była zależna od wszystkich i wszystkiego, ale nie od Ciebie samego. Wpływ na Twoje chcenie mieli ludzie, pogoda, a nawet gry komputerowe. Byłeś niczym marionetka w rękach całego świata. Tak to wygląda u większości nieświadomych ludzi. To jak się czują i czy mają energię do działania, zależy od miliona rzeczy, ale nie od nich samych. Rozwijając się, okazuje się, że najstabilniejsza motywacja to ta, która wypływa z głębi serca. Gdy jest autentyczna, można przenosić góry. Odkryj taką w sobie za wszelką cenę. Znajdź powód, by wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Strach przed przeciętnością granice takie jak strach. Są zazwyczaj tylko iluzją. Michael Jordan. Uświadomienie sobie faktu, że nie będziesz żyć wiecznie i wkrótce umrzesz, powinno wzniecić w tobie potężną motywację by przeżyć to życie tak, jak tego pragniesz. Rok to 365 dni, 8784 godziny, 527 40 minut, 31 622 400 sekund. Zakładając, że będziesz żyć 75 lat, to daje 27 375 dni życia. Wydaje się dużo, prawda? Teraz to sobie przeliczmy. Przez niemal pięć pierwszych lat życia jesteś kompletnie nieświadomy. Następne lata ledwo pamiętasz. Do dziewiętnastego roku życia prawie nic nie wiesz o realnym świecie. Jesteś więziony przez system. Musisz chodzić do szkoły, po nocach odrabiać lekcje. Jeśli masz ambitnych rodziców, dodatkowo uczysz się języków obcych. I jesteś posyłany na zajęcia pozalekcyjne. Jeżeli rodziców nie interesuje, co robisz po szkole, to szalejesz ze znajomymi. Pijesz piwo, mocny alkohol, próbujesz narkotyków. Tak przemija twoja młodość. To się może nawet wydawać normalne. W końcu wszyscy tak robią. Idziesz do pracy, bo chcesz się samodzielnić, by móc wyjść czasem do kina, kupić sobie fajne dżinsy i mieć na papierosy. Osiem godzin z życia zamieniasz na bezwartościowe rzeczy, które tylko pogłębiają depresję i niezadowolenie z życia. Po pracy widzisz się ze znajomymi na Twoim poziomie niby są fajni i śmieszni, lecz podobnie jak paczka fajek, wysysają z Ciebie energię życiową. Pomału umiera Twoja werwa do działania, i szczytem kreatywności jest zmiana pracy na lepszą, bo możesz mniej robić za tę samą kasę. Imponuje to Twoim rodzicom, znajomym i przyjaciołom. Gdzieś głęboko czujesz, że nie tędy droga, ale nie masz siły ani ochoty, by to zmienić. Zbudowałeś w sobie nawyk niechlujstwa, pogrążasz się, kompletnie nie zdając sobie z tego sprawy. Spoglądasz na swoich rodziców i dochodzisz do wniosku, że nie chcesz tak skończyć. Myślisz, że jesteś mądrzejszy. Dlatego ich nie słuchasz, a to rodzi konflikty. Potrafisz ich zwyzywać, poniżyć, znienawidzić. Tak upływa ci życie. Masz już prawie trzydzieści lat i kilka patologicznych związków za sobą. Wiesz już przynajmniej, czego nie chcesz od życia. Powoli dociera do ciebie. Jak zmarnowałeś sobie te wszystkie lata? Mogłeś się rozwijać w pasjach, ale nie miałeś czasu, bo byłeś zajęty imprezami. Wyrzuty sumienia i uświadomienie sobie, że jesteś nikim, wbija cię w ziemię. Stajesz się ciężki, wolniejszy i wpadasz w depresję. Nie jest ona totalna. To tylko taka niewidzialna blokada. Wszystko staje się trudniejsze, niż się wydawało. Próbujesz wydostać się z umysłu, zaczynasz gonić za sukcesem, lecz po pierwszej próbie dostajesz w łeb i leżysz. Podnieść się nie potrafisz. Wracasz do starej pracy z podkulonym ogonem. Szef zadowolony mówi, a nie mówiłem, że wrócisz. Czas leci, a ty się starzejesz. Znajdujesz swoją wymarzoną połówkę. Myślisz, że to miłość. Zaręczasz się. Pojawia się dziecko. Po roku okazuje się, że to było jedynie zauroczenie. Zapierasz się obiema rękami o umywalkę. I patrzysz sobie w oczy. Co ja myślałem? Gdzie ja głowę miałem? Mimo żalu godzisz się z obecnym stanem rzeczy. Robisz to dla dobra dziecka i rodziny. Przyzwyczajasz się do tego stanu rzeczy. Jak do wszystkiego innego. Gnicia twojej duszy ciąg dalszy. Podczas kłótni z kobietą wyzywasz ją od najgorszych. Mieszasz z błotem. Bo znowu poszło pieniądze. Czujesz od razę, gniew i plujesz jadem. Kobieta nie jest niczemu winna. Oddaje Ci emocje tylko z nadmiarem. W pewnym momencie łapiesz się za głowę, łzy ciękną ci po policzkach. Boże, jak ja to wszystko źle rozegrałem. Budzisz się pewnego ranka. Zakładasz zegarek i idziesz umyć zęby. Patrzysz w lustro. I widzisz zmarszczki na zmęczonej życiem twarzy. Uświadamiasz sobie, że zaraz zostaniesz dziadkiem. Pijesz, palisz, zaciągasz kredyty na zachcianki dzieci i żony. Lodówka, pralka i nowe mieszkanie wypruwają ci żyły. Lecz nie odczuwasz negatywnych emocji, stałeś się depresją. To twój normalny stan. Nie uśmiechasz się, jesteś zmierzły. Nie akceptujesz niczego co nowe. Nie wierzysz w siebie, bo wiesz doskonale, że życie nie jest proste. Masz 60 lat, ale ile tak naprawdę żyłeś? Pobawmy się w matematykę. 9 godzin snu, 8 godzin w pracy, godzina na dojazdy, 30 minut na papierosy, reszta to czas wolny, 5,5 godziny wolności w ciągu dnia, które spędziłeś głównie na M, jak miłość i dlaczego ja? Nie, ty jesteś intelektualistą i oglądałeś T.V.N. 24. Ty przecież głupi nie jesteś, znasz życie i twardo stąpasz po ziemi. Interesujesz się polityką i znasz się na niej, tak jak na piłce nożnej. Wszystko wiesz najlepiej. Nikt cię nie jest w stanie przekonać, że jest inaczej. Nie chcę mi się liczyć tych wszystkich wolnych godzin, które przeżyłeś, bo to nie ma sensu. Bez liczenia wiem, ile godzin tak naprawdę żyłeś. Zero. Nagle doznajesz olśnienia. Porównujesz swoje życie do własnych rodziców. Okazuje się, że rozegrałeś niemal wszystko tak samo. Ale zmieniasz program w telewizji i wypierasz fakty. Tak, jak robiłeś to przez całe życie. Starzejesz się, wylewając na innych swoje żale. Przegrałeś życie. Kropka. Nie wiem, na którym etapie jesteś, ale prawdą jest, że jak się nie zmienisz, to dokładnie tak będzie wyglądać twoje życie. Możesz poczekać. Nie musisz od razu działać. Nie przejmuj się. Wybitność jest cierpliwa. Jedyne, co mogę ci poradzić, Wiedz, że przeciętność lubi wejść w krew. Kiedy już tak się stanie, będzie integralną częścią twojego charakteru. Ciężko pozbyć się wieloletnich nawyków, spójrz na swoich rodziców. To nie takie proste, bo życie to nie bajka. Masz czas, czy może zdałeś sobie sprawę, że masz tylko jedno życie? Ćwiczenie. Wyobraź sobie czarny scenariusz swojego życia, który może się ziścić, jeżeli nie zaczniesz działać. Przekształć blizny w broń. Najlepszą zemstą jest ogromny sukces, Frank Sinatra. Spójrzmy wprawdzie w oczy. Jesteś nikim. Potrafisz tylko krytykować i wytykać palcami innych. Nie działasz, bo jesteś nieudacznikiem. Możesz próbować okłamywać wszystkich, mydlić im oczy, lecz dwóch osób nigdy nie oszukasz: siebie i swojej matki. Możesz hejtować, znieważać i niszczyć innych ludzi, wyrzucać swoje żale, demotywując innych. Prawda jest taka, że nic ci nie pomoże. Przepełniają cię emocje związane z brakiem sił i beznadzieją, otulają twój umysł, jak odchody w szambie, aż po same brzegi. Chciałbyś zwymiotować, ale nie możesz, bo to integralna część twojej osobowości. Jesteś ciężki i otępiały. Na dnie twojego serca może i są chęci, ale jesteś za słaby. Gardzisz innymi, nie chcesz przemiany, w końcu jesteś charakterny, szanujesz ludzi ulicy i ich zasady, doskonale potrafisz się bić, kraść i niszczyć innych. Ich cierpienie jest twoim paliwem, czerpiesz siłę z poniżania innych, jesteś zwykłym wampirem energetycznym i nigdy się nie zmienisz. Patrzysz na system i wkurzają cię politycy. Chciałbyś, by wystartował program 10 tysięcy plus i liczysz na większą jałomurne, gardzisz większością partii politycznych. W towarzystwie swoich bliskich, wlewasz na nie swój jad. Wydaje ci się, że znasz się na polityce, a nie widziałeś na oczy nawet pięciu tysięcy złotych na miesiąc. Nienawidzisz tego systemu, lecz kompletnie nic z nim nie robisz. Tylko siedzisz jak ta pierdoła i narzekasz. To umiesz masz w genach. Szpitale też cię wkurzają, bo debile chyba cały dzień sobie kawę parzą. Kolejki potężne, a twojej cierpliwości brak. Emocje rozmiarów everestu. ego na poziomie depresji. Nie rozumiesz ludzi i ich zachowań, kiedy słyszysz głupoty, które wygadują, otwierać się scyzorek w kieszeni. Widzisz, że otaczasz się debilami. Nie mówimy oczywiście o twoich kolegach, oni sąś tylko śmieszni. Jadący na sąsiednim pasie kierowca, chce go zmienić tuż przed światłami. Dodajesz gazu, by pajac nie zmieścił się między samochodami. Wchodzisz do sklepu i widzisz twarz niezadowolonej ekspedientki. Podsumowujesz ją żałosnymi tekstami. Widząc bezdomnego przed biedronką, czujesz odrazę i wiesz, że ma dokładnie to, na co zasłużył. Wchodzisz do domu. Na wstępie widzisz swoją kobietę. Już coś się jej nie podoba, a zapach mieszkania ledwie poczułeś. Nie pachnie fiołkami, tylko chlewem. Nie czujesz tego, bo już dawno się przyzwyczaiłeś. Siadasz na kanapie i włączasz telewizor. Stara drze się z kuchni, każesz jej siedzieć cicho. Ona opowiada koleżance przez telefon o nowych ciuchach ze sklepu. A w tobie rośnie ciśnienie, bo nie chodzisz do pracy, by jej sprawiać przyjemność. Kończy rozmawiać z przyjaciółką, a ty przechodzisz do ofensywy. Od słowa do słowa i kłótnia już trwa. Wyzwiska i wulgaryzmy wypływają z ciebie płynnie i naturalnie, jakbyś się miał w DNA pomamie. Niesiesz zniszczenie, gdzie popadnie, wszystko, czego dotkniesz, Zmienia się w mentalnego jeża, wszędzie tylko kolce, więc lepiej się nie zbliżać. Gdzieś w środku czujesz, że postępujesz źle, lecz ogromne emocje grają pierwsze skrzypce. Nie wiesz, co to dyrygowanie, bo nigdy nie byłeś w teatrze. Nie wiesz, co to bycie człowiekiem, bo nigdy nie uczyłeś się rzeczy rozwojowych. Słuchając ten tekst, Zderzasz się z rzeczywistością, smutną prawdą, którą pomału sobie uświadamiasz. To nie świat i ludzie są źli, tylko pryzmat, przez jaki patrzysz, jest pełny krwi. Widzisz na zewnątrz, co mamy w sercu. Otwierając usta, nie opisujemy rzeczywistości, tylko subiektywną interpretację, która jest skutkiem naszych doświadczeń. Spójrz prawdzie w oczy. Świata zewnętrznego nie zmienisz. Jedyne, co możesz zrobić, to cały swój jad przekształcić w złość. Wkusz się na siebie, bo skończysz jak Twoi koledzy. Przekształć blizny w broń i wykorzystaj agresję do swojej ekspresji. Skieruj ją na rozwój, idź śladami najwybitniejszych. Wykrzycz to z siebie, daj upust emocjom. Niech złość na siebie stanie się Twoją mocą. Przekierowując energię z innych na siebie, dasz sobie szansę zmienić życie na lepsze. Wykorzystaj frustrację swoim obecnym położeniem. Niech ona sprawi, że staniesz się innym człowiekiem, takim jakiego chciałbyś widzieć w innych ludziach. Stań się przykładem do naśladowania. Zacznij doceniać burzę. Bez deszczu rośliny nie mogłyby rosnąć. Ćwiczenie. Wymień osoby, którym za wszelką cenę musisz udowodnić, że osiągniesz sukces. Jak bardzo tego pragniesz? Pieniądze szczęścia nie dają. Mam teraz 50 milionów dolarów, ale jestem tak samo szczęśliwy jak wtedy, kiedy miałem 48 milionów. Arnold Schwarzenegger. Żyjemy w czasach, w których ludzkie pragnienie jest wystawione na próbę. Wszędzie wokół widać możliwości, które oferuje nam życie. Nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy usiąść przed komputerem, telewizorem, lub pobawić się chwilę smartfonem. Ludzie skrolując palcem na Instagramie, nie zdają sobie sprawy, że życie ich marzeń jest realne. Obserwują gwiazdy mediów społecznościowych, nie rozumiejąc, że kiedyś sami mogą się nimi stać. Chciałbyś być szczęśliwy, budzić się codziennie rano z uśmiechem na twarzy, słuchać fajnej muzyki na dzień dobry, tańczyć, myjąc zęby i brać zimne prysznice, panować nad emocjami, i myślami. Chciałbyś budować świadome nawyki, chciałeś wszystko. Bezwarunkowego szczęścia nie widziałeś nigdy na oczy, ale gdyby je rozdawali, jak 500 plus, to brałbyś pierwsze. Byłoby miło, gdyby było miło. Chciałbyś być szczęśliwy już na zawsze? Powiesz, oczywiście, ale to niemożliwe. A ile książek z zakresu szczęścia i samokontroli przeczytałeś? Na ilu szkoleniach byłeś? Ilu mentorów poznałeś osobiście, że tak myślisz. Nie odpowiadaj, bo powiem ci, ile dałeś z siebie, by zapanować nad swoim szczęściem. Zero. Chciałbyś zarabiać kupę kasy? Codziennie rano podchodzić do samochodu twoich marzeń? Przepraszam, dziś ładna pogoda, więc wolałbyś usiąść na nowiśienki motor? Wyobraź sobie, jak wchodzisz do dowolnego sklepu i stać ci na wszystko, jeans od Armaniego są dla ciebie takim kosztem, jak bułka w Lidlu. Samochodów masz kilka: jeden sportowy na weekendy, limuzynę na spotkania, dzipa na akcje specjalne, no i oczywiście zabytkowego Mercedesa. Nie wiesz po co go masz, bo śmierdzi w środku benzyną, choć wpakowałeś w niego kilkadziesiąt tysięcy, ale lubisz go. Bawicie, cię i elektryzuje. Wolisz nim jeździć, bo Aston Martin przy nim wydaje się bez charakteru. Widzisz atrakcyjną ofertę wakacyjną w internecie. Dzwonisz do najlepszych przyjaciół i zapraszasz ich na jacht na Maderze. Bawisz się życiem, pracować przecież nie musisz. Robisz co kochasz, dlatego szukasz pięknej kobiety. Długo nie czekałeś. Sukces działa jak magnes. Każdy chce Cię znać i się z Tobą kolegować. Zaszczytem jest przebywać z Tobą choć chwilę. Kobieta szanuje i rozumie, że to luźny związek. Wie doskonale głupia nie jest, przecież masz wiele koleżanek. Musi się bardzo starać, by być na szczycie listy. Niby nie o to w życiu chodzi, ale uwielbiasz i imponować. Po latach szaleństw masz ochotę zwolnić. Bierzesz ślub z miłością życia. Ona cię kocha, wspiera i szanuje. Wejdź do sieci, spójrz na swoje autorytety, przyjrzyj się, jak wygląda ich życie. Jakim samochodem jeżdżą, ile pieniędzy mają na koncie. Teraz rozumiesz, dlaczego wszyscy najwybitniejsi zarywają nocki? Zacznij przeglądać ich profile, nie po to, by oglądać obrazki tylko by zatankować paliwo rakietowe do działania niech każdy post wjeżdża ci na ambicje zamień fajne musi być ich życie na chcę jak oni przykład wybitnych motywuje wielu ludzi pokazują że się da a najlepsze jest to że w książkach na wykładach i wywiadach opowiadają o swojej drodze do sukcesu to co widać w sieci jest ułamkiem ich prawdziwego życia. To, czego nie widać, to praca, praca i jeszcze raz praca. Nic nie przychodzi łatwo, ale jakbyś zapytał któregokolwiek z nich, czy warto, odpowiedź byłaby twierdząca. Autorytet, poważanie i każda zachcianka, która przyjdzie ci do głowy. Życie może być fajne, ale byłoby miło. Co robisz dzisiaj, aby to mieć? Nie musisz analizować całego życia, cech osobowości, coachingowych bzdur i innych bredni. Co zrobiłeś dziś, by urzeczywistnić wymarzone życie? Ile książek przeczytałeś z zakresu sukcesu marketingu, oszczędzania, inwestowania, brandingu, tworzenia marki osobistej, samodoskonalenia, rozwoju osobistego i duchowego? Tu się skrywa sekret wielkich osiągnięć. Tu i teraz tworzy się Twoja przyszłość. Jeżeli nie masz pomysłu na siebie, zacznij się uczyć. Nie zajmuj się niczym innym, tylko samodoskonaleniem. Czas, byś uświadomił sobie, że aby żyć życiem marzeń, musisz tego pragnąć, jak tonące oddechu. Postaw sobie za cel szczęście, pieniądze, wspaniałą kobietę u Twojego boku. Ciśnij do przodu, udowodnij, z jakiej jesteś gliny i na co cię stać. Pokaż, jak bardzo tego pragniesz. Ćwiczenie: Wymień trzy najważniejsze rzeczy, które musisz zrobić, żeby ziścić swoje marzenia i pragnienia. Prawo przyczyny i skutku. Jeśli będziesz robić to, co inni ludzie sukcesu, w końcu uzyskasz te same rezultaty, które oni uzyskują. Brian Tracy. Wraz z przypływem wiedzy i mądrości, zmienia się nasze patrzenie na świat. Na innych ludzi, na nas samych i na osiąganie niesamowitych rezultatów. Prawo przyczyny i skutku jest odpowiedzią na każdą niewiadomą. Teraz może ci się wydawać trudne żyć życiem, jakie ci się marzy, ale gdy zaczniesz bombardować swój umysł książkami, internetem i szkoleniami, okaże się, że wszystko ma swoje wytłumaczenie. Nic nie jest efektem przypadków, szczęścia ani cudów. Każde osiągnięcie lub jego brak. Wynika z czegoś. Ludzie, którzy nie mają pieniędzy, są nieszczęśliwi i wiecznie narzekają, nie są winni obecnemu stanu rzeczy. Ich nawyki, przekonania i wartości zostały zaprogramowane przez rodziców, szkołę, media i znajomych. Kiedy dorastasz w domu, gdzie alkohol, kłótnie i rękoczyny były codziennością, nie jest łatwa zmiana cech charakteru, by uwolnić się z takiego mindsetu. Takie osoby muszą liczyć, że świat zewnętrzny do nich wyjdzie i wyciągnie pomocną dłoń. Może to być inspirujące wideo, kolega z dobrą radą, a nawet frustracja biedą, ale coś musi się wydarzyć, by się przeciwstawić obecnemu stanowi rzeczy. Ciekawostką jest fakt, że najczęściej to ubodzy stają się obrzydliwie bogatymi milionerami. Gdy w młodym człowieku coś pęknie, jest ono w stanie przekształcić złość w motywację. Wtedy jest szansa, że machina ruszy. Człowiek zmieni nawyki, myślenie i swoje cele. Zacznie działać, zamiast z piwem w ręku siedzieć z kolegami. Głównym powodem ludzkiego nieszczęścia jest brak edukacji. Kończąc liceum, młodzi ludzie nie mają pojęcia, co mają ze sobą zrobić. Pojawia się dylemat w związku z wyborem studiów pracy lub połączenia tych dwóch rzeczy. Szkoła przygotowuje młodzież do życia w świecie, który nie istnieje. W tym aspekcie jesteśmy daleko w tyle. Nie chce mi się wierzyć, że z jednej strony wylądowaliśmy na księżycu, latamy samolotami, a wciąż zaniedbujemy najważniejszą rzecz, jaką jest szczęście i budowanie niezależności finansowej, dzięki której młodzi ludzie nie musieliby się martwić o chleb. Dzięki Bogu ktoś wymyślił internet. Za darmo jest dostęp do nieprawdopodobnej wiedzy. Wystarczy uświadomić sobie i zrozumieć, jaką ma ona wartość. Wtedy sukces jest tylko kwestią czasu. Kiedy dobrze zrozumiesz, że są ludzie jak Brian Tracy, którzy przez całe życie studiowali historię ludzi sukcesu i stworzyli zasady, którymi rządzi się sukces, będziesz w szoku. Nie będziesz mógł uwierzyć, że tak późno zyskałeś dostęp do tak nieprawdopodobnej wiedzy okaże się że najwybitniejsi robią wszystko na odwrót niż ty i twoi koledzy mają inne myślenie nawyki emocje przekonania wartości rytuały planują każdy swój dzień i tak dalej zatracisz się bez końca i zaczniesz pochłaniać wiedzę jak pustynia wodę z każdą informacją wszystko Stawać się będzie coraz prostsze, jaśniejsze i przejrzyste. Najbardziej zaskoczy Cię fakt, że ludzie dzielą się tą wiedzą za darmo w internecie lub za kilkadziesiąt złotych w książkach. W głowie się to nie mieści, żeby tak tanio sprzedawać nieprawdopodobnie cenną wiedzę. Gdy zaakceptujesz fakt, że wszystko wynika z czegoś i zaczniesz powtarzać schematy wybitnych autorytetów, Niemożliwe, stanie się bycie biednym i nieszczęśliwym. Kiedy na poważnie postanowisz, chcę osiągnąć sukces i zrobię wszystko, by zrealizować marzenia, gwarantuję ci, że będziesz w szoku, ile osiągniesz przez najbliższe kilka lat. Najciekawsze z tej całej wiedzy są historie ludzi sukcesu. Większość z nich zaczynała od zera, z biednych rodzin, a nawet z ogromnymi długami. Nikt w nich nie wierzył, wszyscy się z nich śmiali. Oni jednak pokonywali niewyobrażalne trudności i nie poddawali się. Przez nieustanne samodoskonalenie i determinację osiągnęli rzeczy, które wydawać się mogły niemożliwe do osiągnięcia. Jednak gdy uchylają rąbka tajemnicy w swoich książkach, wykładach i wywiadach, wszystko staje się jasne. Najwybitniejsi mają wizję i wiedzą, dokąd zmierzają. Nieustannie się samodoskonalą, mają obsesję na punkcie ciężkiej pracy, planują, porażki ich nie powstrzymują, otaczają się wartościowymi ludźmi, wierzą w siebie, nie przejmują się krytyką, nie boją się podejmować nowych wyzwań. Są inni, bo wierzą w swoje marzenia. A ty kim jesteś? Ćwiczenie. Znajdź przyczynę, dlaczego nie osiągnąłeś swoich marzeń. Co musisz zrobić, żeby osiągnąć sukces? Posłowie. Potęga motywacji. Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek. Louis amor. Mój charakter został poddany próbie. Rodzice zbankrutowali, tata w depresji, mama z niewyleczonym rakiem, schorowana babcia i żona opiekująca się niespełna roczną córką. Bez pracy, bez oszczędności i z kredytami na plecach, miałem dwie możliwości: poddać się lub walczyć o utrzymanie rodziny i lepsze jutro. Wracając myślami do czasu, gdy siedząc na kanapie, Zastanawiałem się, co ja teraz zrobię, aż łezka mi się kręci w oku. Nie zdawałem sobie sprawy, że głos w mojej głowie, który mówił nigdy się nie poddawaj, zrodził się dzięki setkom godzin oglądania filmów motywacyjnych z kanału Odważ się żyć. Napełnił mnie nadzieją, że mimo kiepskiego położenia dam radę. Jakimś cudem zaprogramował mój umysł. Zamiast się załamywać i płakać, podjąłem wyzwanie i uwierzyłem, że wszystko się ułoży. Dzięki potężnej dawce motywacji, wstałem z kolan, zakasałem rękawy i zacząłem pracować ciężej niż kiedykolwiek wcześniej. W następne cztery lata osiągnąłem więcej niż w poprzednich 27 latach mojego życia. Zrealizowałem ogromne projekty. Oraz wszystkie marzenia z dzieciństwa. Zacząłem żyć życiem ze swoich najpiękniejszych snów. Moim największym marzeniem było stać się częścią kanału, od którego moja historia sukcesu się zaczęła. Trzy lata od tego czasu ukazały się filmy z moim udziałem byłoby miło oraz ekspert od porażek to jedne z najpiękniejszych chwil w moim życiu. W teorii wszystko jest możliwe ale nigdy mnie nie przypuszczał że stanę się właścicielem kanału, który zmienił na lepsze moje życie i życie tysięcy osób w całej Polsce. Jeżeli w coś bardzo mocno wierzysz, jesteś w stanie osiągnąć niemal każde marzenie, nawet te najbardziej szalone. Dowodami na to są historie tysięcy ludzi, którzy się nie poddali, podążali wytrwale za swoim sercem, pomimo trudności i przeciwności życiowych. Poznając ich drogę do sukcesu, Twoja podróż stanie się wyjątkową przygodą. Nie pozwól, by Twoja historia skończyła się nie po Twojej myśli. Zadbaj o swoje ciało, ładuj świadomie swoją baterię życiową, zidentyfikuj swoje słabości, przygotuj się wiedzą teoretyczną, następnie z premedytacją, pokonaj je w praktyce. Odkryj swoją motywację i działaj. Spraw by następne pokolenia Twojej rodziny były z Ciebie dumne i pamięć o Tobie trwała wiecznie. Czytał Dawid Piątkowski.